Witamy w tak zwanej kolejnej minucie surówki. Otóż nie wiem, czy będąc prezydentem Dudą, na szczęście nie jestem, pojechałbym do Izraela, a nie mógłbym nic powiedzieć, czy też nie pojechałbym do Izraela, tak jak on to zrobił, żeby coś powiedzieć tutaj w Auschwitz. Dla nas tu w Polsce uroczystości w Auschwitz były bardzo, bardzo przejmujące, ale ja nie mam do końca przekonania, czy były tak nośne w świecie, jak te w Izraelu. Tym bardziej, że właściwie Izrael, a tak naprawdę związany z Putinem rosyjski sponsor tych uroczystości, Yad Vashem, zakosił nam te rocznice, bo jednak główne obchody były zawsze w obozie w Auschwitz. A tu internet jest absolutnie podbity przez niesamowitą wypowiedź redaktora Mariana Turskiego z Polityki, byłego więźnia Auschwitz. Nie wiedziałem o tym, żeby on brał udział w marszu Martina Luthera Kinga z Selma do Montgomery. O tym też bardzo pięknie mówił. I odniesienia do tego, czym był Auschwitz i co jest czymś, ja nie wiem, czy powiedzieć niesamowitym, Sołżenicyn ze swoim gułagiem jednak nie zatarł tego, co w naszym myśleniu powoduje, przynosi historia tego miejsca, które, gdzie nawet ukradziono napis w pewnym momencie Arbeit macht frei niedawno, parę lat temu, z tej bramy. Więc wobec tego przeżycia zbiorowego ludzkości, jesteśmy do dziś bezradni. Niektórzy twierdzili, że filozofia już potem nie może istnieć. Niektórzy, że literatura już nie może istnieć. A inni też, a gdzie był Bóg? I tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że najbardziej przejmującym świadectwem, niezależnie od tego, jakie będą skutki przemówienia Mariana Turskiego, które miało bieżące odniesienia polityczne do sytuacji w Polsce, jeszcze bardziej do sytuacji na świecie, Piotra Cywińskiego, szefa muzeum, który wprost powiedział, że jak nas dzisiaj nie obchodzą syryjscy uchodźcy na Morzu Śródziemnym, to co my się tym Auschwitz wzruszamy? To był jego przekaz, taki trochę w cieniu Turskiego. Ale wydaje mi się, że to, co jest najbardziej przejmującym i oddziaływującym mimo wszystko przekazem po Auschwitz, to jest oczywiście książka Viktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Psychiatry, który przeżył Auschwitz, któremu w obozach koncentracyjnych zamordowano całą rodzinę, był Żydem. I on później przez całe życie prowadził terapię, w którym tłumaczył ludziom, że życie może być piękne i że życie ma sens. I potrafił sam ten sens znaleźć. I to wygląda na takie trochę działanie na przekór, ale dlatego bardzo w czas wyszło wznowienie Człowieka w poszukiwaniu sensu. I jeszcze tylko mogę powiedzieć, że no niestety nic się nie da poradzić na to, że cała historia Auschwitz jest w tej chwili przedmiotem takiej obróbki w panierce. Każda książka, która ma Auschwitz w tytule, będzie kupiona bądź przeczytana. Przypominane są najrozmaitsze historie, które może dla samej historii Auschwitz nie są najważniejsze, ale ją dopełniają. A że był w Auschwitz bokser, który był mistrzem Auschwitz w boksie, to mu ratowało życie. A to, że na przykład no, były tam burdele, w których, żeby uratować sobie życie, pracowały więźniarki, zmuszane do tego, ale jednak pracowały. W całej historii milionów przekazów o Auschwitz dla mnie przejmujące są najbardziej dwa. Po pierwsze, że jak Unia Oświęcim, taka drużyna hokejowa, która swego czasu niedawno całkiem nawet była mistrzem Polski i tak dalej, grała z Krakowią, wiadomo, Judę, to w tymże Oświęcimiu vel Auschwitz, nawet mówiąc to, że mówi się Auschwitz, a nie Oświęcim, to jest nasze wielkie brandowe zwycięstwo, które się zaczęło w latach 80. Mówiono Oświęcim wcześniej, ja to jeszcze pamiętam, tak? Więc ci kibice hokejowi śpiewali kibicom Krakowi, uwaga, zrobimy z wami, co Hitler zrobił z Żydami. Nieopodal, może dwa przystanki, trzy od samego obozu. Ale najbardziej przejmujące od tego, co przed chwilą powiedziałem, dla mnie osobiście, to jest to, co się okazuje, kiedy czytamy życiorys doktora Mengele, dla którego ja osobiście uważam, że największą karą całego jego życia, nie złapano go w odróżnieniu od Eichmanna, przypomnę, było to, że on nigdy nie zaznał spokoju. Każdy, kto czyta biografię doktora Mengele, widzi, że naprawdę, jak już wydawało się, że już, to on musiał pakować się, uciekać i tak przez całe życie. Myślę, że to była jego największa kara. Ale był lekarz polski, którego on nie wysłał do gazu, bo był mu potrzebny jako jego prawa ręka. No i ten lekarz, żeby przeżyć, wykonywał wszystkie jego polecenia. Ale raz, trudno powiedzieć na jakiej zasadzie, to jest w życiorysach Mengele, w opisach sytuacji obozowej, ten lekarz powiedział nie. Odmówił zabicia zastrzykiem dwojga bliźniąt. Akurat tych bliźniąt. Poprzednio brał udział w takich rzeczach, potem też brał, ale tu jeden, jedyny raz, nagle w tym przypadku coś się w nim obudziło i Mengele mu nic nie zrobił. To bardzo ciekawe.
spojrzał na niego i kazał to zrobić komuś innemu i ten lekarz przeżył w ogóle obóz. I tu jest wielka tajemnica, znak zapytania większy tutaj od tego ekranu z góry na dół, co to jest Auschwitz, przed jakimi wyzwaniami stawia człowieka i czy my w ogóle to rozumiemy i coś wiemy, siedząc tu sobie na słoneczku w minucie surówki w tym parku.